mogę pomału odpływać po tej ulewie. Trzeba się na nowo zładować. Wcale to nie jest takie łatwe. Tam woda będzie stała. A ja mam jeszcze to. Wiedziałem, że będzie dzisiaj lało, dlatego sobie wziąłem ubranie na zmianę. Na szczęście ja nie zmokłem. Kurde, nie mogę rzepkać, bo mam rękę jedną zajętą, bo narwałem żywokostu, nie? Dla mojej mamy. To jest na bóle w stawach. Zobaczymy, czy jej będzie pomagało. Może pomoże. Dobra. To na razie niech leży tu. Żywokost schowamy. Tu. I odpływamy. Popływamy. I płyniemy po szczupaka w końcu, bo... Wypłynąłem na ryby. Zająłem się zielarstwem, psia krew. Ała! Niech żyje zgrabność. Nie połamałem wędki swojej, nie jeszcze. Dobra. Dobra, dobra. O, 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 o. Odpływamy, odpływamy, bo byłoby zderzenie. O. Dobrze, wiecie, dobrze, że wylądowałem na brzegu. Bo od dawna szukałem już tego żywokostu. Kiedyś go znalazłem, ale był to taki pojedynczy krzaczek i nie chciałem go ruszać. On był na wyspie. Mówię, niech się rozrośnie, nie? Ale dzisiaj to już było tyle tego żywokostu, że żal było go nie zerwać dosłownie. Nie sprawdzić, czy nie pomoże przypadkiem w tych bólach. Mama moja jest 15, ja jestem 40. 15 do setki, a ja 40 do setki. Trzeba sobie pomagać. Leki żadne te z apteki nie działają, może zielsko pomoże. Nigdy nie nadało. Mamy konkurencję. Ale to na brzegu chyba, Kościół. Bić mi się coś chce. Dobra. Mam nadzieję, że mi tej wody wystarczy na dzisiaj. Ja ostatnio jak piję to litrami, tak jakbym w życiu wody nie pił. Dosłownie. Nie wiem, co się dzieje. Złakniony jestem. Może tak trzeba, nie? Chyba mam ciągle źle ustawiony ten. Ja go chyba obniżę, wezmę. Jak to się da obniżyć? Zaraz pierdyknę w kolejną gałąź. Nie, nie. Marek, uważaj, co robisz. Mamy zderzenie kolejne. Dobra, płyniemy tutaj wzdłuż trzcinek. Jakoś mi się udało. Chyba. Co to było? Gałąź, to nie był szczupak tym razem. Chyba, a może szczupak, nie wiem. Może to się zarejestrowało.
patrzcie, jak tyle na te szczupaki płynę i one nigdy nie, się nie chcą przyczepić do moich przynęt. No co za jakaś zmowa szczupaczana. Oho, tam coś na wędce się dzieje. Albo to jest zaczep, albo to jest szczupak. Teraz już trzeba sprawdzić. Zaczep. Raczej zaczep. Szczupak tak nie walczy. Troszkę inaczej to robi. Jasne, że zielsko. Już koniec będzie z łowieniem na spinning złotki. Już zielsko, kurde, opanowało świat. Będzie koniec mojej frajdy. Niestety, moi drodzy, szkoda, bo ja tak to lubię. To wręcz uwielbiam. Dobra, popłyniemy troszkę dalej jeszcze. Mam nadzieję, że się dobrze ten. Cały czas mam taką, jakby, o, może teraz. Tak, teraz jest dobrze. W ogóle za głęboko schodzi. Jest coś płytszego. No, on mi to tylko nadziei narobi. Pójdziesz na inną zmianę, kolego. Kiedy będziemy łowić na głęboczkach, ale na razie jeszcze trochę popływamy, bo jeszcze nie wiadomo co z tą pogodą. Potem się zakotwiczymy, spróbujemy coś z dna wyciągnąć. Dobra. Mały się pojawić na wędce, żeby rozweselić, poprawić. Tutaj widzę, że pogoda dobra, kurde, jest. Może dobrze, że ja wziąłem tą wodę. Coś suszy.
się ustawić na... A to jeszcze nie teraz. Musimy poczekać, aż wiatry miną. Na górne, na dużej misie, na środku. I ze środka spróbować coś połowić. Na razie to taka zabawa. Ten też tu nawywijał. Czułem, że coś jest nie tak, kurde. Idź ty w pizdu. Sam siebie łapię już. Szczupaki mi łapa, nie siebie, kurde. Przepraszam za... No co? O co tu chodzi? Dobrze. Albo tak człowiek myśli zawsze o tym, że coś się udało złowić, tu się nie udaje, jeszcze czas tracisz na jakieś spontania i tak potem te brzydkie słówka wychodzą z człowieka. O, teraz zaczął pracować w ogóle. To popływam. Nie tak. Wiatr jest jak na to, co ja tutaj planowałem. Jeszcze musimy poczekać. Musimy poczekać, aż się ten wiatr uspokoi, bo on się ma uspokoić. Thank you.
Teraz schowamy za drzewkami. Będzie święty spokój. Niech on sobie tam wieje, a my to sobie porzucamy. Na spokojnie. Wyciągnę z 10 szczupaków. Akurat wiatr przestanie wiać. Strasznie. Tu jest za drzewami, jest spokój. Ja się tu schowam, bo nie ma innego wyjścia, nic nie poradzę. Dopiero jak się uspokoi, będzie można wpłynąć na głębszą wodę. No, niech się o coś zaczepi, żebym wiedział, w którym miejscu mam stanąć. To będzie znacznik. Pierwszy zaczep jest, dobra, więc tu staję. Tam niech sobie wieje, a my sobie tutaj na spokojnie porzucamy. Się chyba nawet zakotwiczę. Nie wiem, czy to ma sens. Tam kurde wieje, a tutaj... Dobra, Marek, nie filozofuj. Nie filozuj, rzucaj. Bierz obrotówki, różne inne jakieś zabawki i baw się. Miłe zabawy. Wiatr się uspokoi, to będziemy rzucać inaczej. A teraz bierzemy się za obrotówki na początek. Gdzie ta? Gdzie się pracowała? Nic nie złowiła. Wstyd przyniosła. Dobra, muszę przerwać nagrywanie, bo nie wiem, ile mi baterii starczy. Tam jeszcze trzeba będzie włączyć na to takie duże nagrywanie, gdzieś tam za godzinę. No. Znaczy tak. Inaczej. Nagrywamy teraz wszystko. A potem jeszcze mamy trochę prądu i baterii na drugim. Dobra. Ok, możemy to nagrywać. Nie muszę wszystkiego publikować, mogę to przyciąć, ale mam zarejestrowane, w razie jak będę miał branie, to będę miał nagrane. Dobrze, to nie przerywamy nagrywania. Niech się rejestruje wszystko. Nie wiem, czy ja dzisiaj coś złowię. Coś, jak wyjeżdżałem z domu, to miałem takie przeczucie, przynajmniej takie 60, nie? A tu nawet 40 tak się nie zameldował. O kurde, oczywiście zaczepu pełno, to normalne. Nawet 40 tak się nie zameldował.
pogoda jest dobra. Nic nie goni tej mojej przynęty. O, konie są. O, konie są. Będziemy się zaraz bawić o koniami. No. Są okąki, będzie zabawa. Czy zabawa będzie się działo? Dobra na okonki, nie? Też tak uważam. Sprawdźmy, czy okonki mają to samo zdanie, co ja. Są, a kurde nie biorą, co za jakieś uparte nasienia. Nic nie mogę zrobić, nie? Naprawdę kiedyś umiałem łowić ryby na spinning. Uwierzcie mi, się to udawało.
bo zapomniałem, jak to się robi. Trudno. Były o konie, nie ma konie, zupa, blaga. Żyzy. Och, chule. Płynąłem tam w te trzciny, gdzie mi się ten szczupak tam rzucił, nie? No ale tam jest taki duży wiatr, że tam nie da rady. Nie. Nie ma szans. To za toczce muszę podziałać.